Copernicus Festival 2022, informacja. Witamy Państwa na ostatnim dzisiejszym wydarzeniu. Wydarzeniu, które transmitujemy na żywo na naszym kanale Copernicus. Witamy tych wszystkich, którzy są z nami. Jest to całkiem spora grupa osób. Witamy również Państwa, którzy są tutaj wytrwale z nami przez cały dzień, który poświęciliśmy kwantom i dzisiaj o tych kwantach również w tym studiu będziemy rozmawiać, bo są z nami znakomici fizycy, główni bohaterowie dzisiejszego dnia, czyli pan profesor Artur Eckert, który przed chwilą wygłosił wykład główny, jest profesor Andrzej Dragan, który wcześniej z Tomkiem Millerem rozmawiał. Więc właśnie w tym gronie porozmawiamy. Jeszcze dodam tylko, że no to spotkanie właśnie w związku z tym, że wcześniej odbywały się różne wykłady i dyskusje, no ono to jest taką naturalną kontynuacją, więc nie będziemy wracać za bardzo do tego, o czym już tutaj była mowa. Zacznijmy może od komputerów kwantowych, bo w czasie swojego wykładu pan profesor Eckert opowiadał o logice działania tych komputerów. Mówił pan też o tym, że no, jesteśmy niejako na początku tej drogi, która nas doprowadzi do takich uniwersalnych komputerów kwantowych. Ja chciałbym się odnieść do doniesień naukowych dotyczących uzyskania tak zwanej przewagi kwantowej. To zdaje się, że albo w tym roku, albo w ubiegłym roku pojawiły się takie informacje, że chyba Google, jeden z takich komputerów, czy prototypów komputera kwantowego tworzonych przez firmę Google, wykonał jakieś obliczenia nieporównywalnie szybciej, rzekomo nieporównywalnie szybciej, no, niż mogłyby wykonać komputery tradycyjne. Więc no, moje pytanie jest, czy to rzeczywiście, nawet ten wynik, no to jest taki ciągle, pan profesor to porównywał do takiego bloku, tak, czy ściany, którą no, jak na razie dysponujemy, a nie mamy jeszcze takich pełnych budynków czy pełnych budowli komputerów kwantowych. Czyli nawet ten wynik, o którym było bardzo głośno, to ciągle jesteśmy właśnie bardzo daleko od faktycznych zastosowań komputerów kwantowych. Tak, wydaje mi się, że jesteśmy daleko, bo dużo jest szumu informatycznego oczywiście w mediach na ten temat. To był bardzo ciekawy eksperyment. On rzeczywiście pokazał, że jest pewien bezużyteczny obliczeniowo proces, który przechodzi szybciej, jeśli się patrzy na niego, jeśli się robi go w sposób kwantowy, co zaskoczeniem dużym nie było. Więc z jednej strony trzeba rzeczywiście podziwiać tych wszystkich fizyków, którzy nad tym pracowali, bo to jest naprawdę świetny eksperyment. Z drugiej strony, jeśli się patrzy na to jako proces obliczeniowy, no to można powiedzieć, no może jest to początek drogi, ale droga jeszcze daleka, bo nie był to żadne obliczenia, które miałoby jakiekolwiek znaczenie. Nie jest trudno pokazać, że jest coś w mechanice kwantowej, co daje nam przewagę, bo to nawet proste eksperymenty pokazują. Więc natomiast, żeby zbudować coś, co ma taką strukturę złożoną jak komputer, który rzeczywiście pokazuje wyraźnie, że pewne algorytmy kwantowe są bardziej efektywne, są bardziej wydajne niż odpowiedniki klasyczne, no to do tego jest jeszcze dosyć długa droga. Jeszcze tak dopytując, bo mówi się też, że komputery kwantowe różnią się od komputerów klasycznych, nie tylko oczywiście zasadą działania, ale też nawet takim praktycznym zakresem zastosowań, nawet gdy już będą potężniejsze, że komputery kwantowe będą tak sprofilowane do bardzo konkretnych zadań. No tak upraszczając to pytanie, czyli nigdy nie będzie takich kwantowych PC-tów? Nie ma zapotrzebowania może nawet. Być może, chociaż to trudno w tej chwili powiedzieć, dlatego że technologia napędza jak gdyby zastosowania same w sobie, więc jeśli się popatrzy na rozwój klasycznych komputerów, wyobraź sobie w tym momencie, że robisz to interview z, nie wiem, z Charlesem Babbage w XIX wieku, no nie? I pytasz go, jakie będą zastosowania tej analitycznej maszyny w przyszłości. No to jego horyzonty, że tak powiem, byłyby takie, żeby pewnie coś powiedział, a może by tam jakaś liczby, które, nie wiem, tablice matematyczne będą drukowane bez błędu, że możemy zmechanizować pewne procesy, ale na pewno nie mówiłby o internecie, nie mówiłby o Instagramie, nie mówiłby o przetwarzaniu
informacji w taki sposób, jak obecne komputery klasyczne to robią. Więc teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że się rodzi nowa dziedzina komputery kwantowe. Możemy spekulować, ja oczywiście mogę przez chwilę, jak to ty Andrzej mówisz, wyprodukować dźwięki na ten temat, żeby mówić, wiesz, mumble. I powiedzieć oczywiście, zaspekulować w ten czy inny sposób, do czego mogą być przydatne komputery kwantowe, ale mi się wydaje, że ludzie za 10 lat będą się śmiać z tego, co ja powiem w tej chwili. A to już nie będą pamiętać, jak pan profesor mówi, a my jesteśmy ciekawi. Tak, może tak odrobinę chociaż. Nie, no więc w tej chwili wydaje się, że jednym zastosowaniem to będą symulacje procesów kwantowych, które mogą w jakiś sposób dać nam wgląd do tego, jak przebiegają pewne reakcje chemiczne, które mogą być istotne, mogą mieć zastosowanie w materiałoznawstwie, mogą być również oczywiście w kryptografii zastosowane, mogą, wydaje mi się, że no jest dużo różnych zastosowań, czy one będą, oczywiście w tej chwili to jest tak, no bo twoje pytanie było takie, czy to będzie kwantowy PC, czy to będzie raczej hybryda, jeśli w ogóle będzie. Na pewno nie wszystkie problemy są problemami, przy których kwantowe komputery będą miały przewagę. W niektórych przypadkach będą tak dobre, a może nawet i gorsze, bo komputer kwantowy rozwiązuje problemy i ma tą przewagę nie dlatego, że jest szybszy jako taki, dlatego że te nawet bramki logiczne mogą nawet więcej czasu zająć, żeby robić, ale dlatego, że inaczej rozwiązuje problemy w inny sposób. Algorytmicznie trochę to inaczej wygląda. W związku z tym na pewno będą problemy, których się nie opłaca robić w sposób kwantowy. Więc wydaje mi się, że to będzie hybryda. A jakie problemy będą rozwiązywane przez komputery kwantowe, wydaje mi się, że to czas pokaże dopiero. A czy badacze sztucznej inteligencji interesują się praksami fizyków kwantowych? No właśnie, bo to Artur pominął chyba ważną rzecz bardzo. Algorytmy uczenia maszynowego na klasycznych komputerach obecnie odnoszą takie sukcesy nie dlatego, że to są jakieś lepsze algorytmy niż były 20 lat temu. To są dokładnie te same algorytmy, tylko komputery są szybsze. I tylko to wystarczyło, żeby uczenie maszynowe tak się niezwykle szybko rozwinęło i takie sukcesy odnosi obecnie. Tylko dlatego, że te stare algorytmy hulają na super szybkich komputerach. Ja sobie nawet nie próbuję wyobrażać, co się stanie, jak komputer kwantowy będzie implementował algorytmy kwantowego uczenia maszynowego, bo takie uogólnienia się na pewno pojawią. I potrafię sobie łatwo wyobrazić, że skok, który będzie osiągnięty w efektach uczenia maszynowego, będzie niewyobrażalny tutaj. Tutaj bym się, myślę, że największa rewolucja, bym się miał obstawiać zupełnie nie wiedząc i zgadując, to bym obstawiał, że to będzie największa rewolucja. A czy to chodzi wyłącznie o szybkość działania komputerów kwantowych, czy o tą logikę, która za nimi się kryje? Czy to jest tak, że ta logika nam umożliwi, panów zdaniem, nie wiem, symulowanie bardziej złożonej inteligencji niż w przypadku zwykłych komputerów? Nie mamy zielonego pojęcia chyba. Nie, wiem, że kwantowe uczenie maszynowe to jest coś, co ludzie już trenują i ćwiczą. I jeden z moich studentów rzucił fizykę i poszedł do jakiegoś startupu w Kanadzie i uczy się kwantowym uczeniem maszynowym, mimo że nie ma jeszcze komputerów kwantowych, ale to ludzie już się w tym interesują. Tak, i to ciekawe, że jeśli chodzi o machine learning, czy to jest uczenie maszynowe, tak? Więc jeśli chodzi o to uczenie maszynowe, to rzeczywiście to jest ciekawe, bo to działa trochę w dwie strony w tej chwili. Z jednej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, że używamy klasycznych algorytmów machine learning typu uczenia maszynowego, które pomagają nam, żeby budować i konstruować pewne układy kwantowe. Dlatego, że stopień skomplikowania tych urządzeń kwantowych, które chcemy budować, jest duży. W związku z tym to jest ciekawe. Z jednej strony możemy używać klasycznych algorytmów na klasycznych maszynach, żeby nam pomóc budować pewne optymizować albo pomóc budować ciekawe układy kwantowe, ale to, o czym Andrzej wspomniał, co jest jeszcze ciekawsze oczywiście, to jest puszczenie algorytmu kwantowego na kwantowym komputerze w przyszłości, co rzeczywiście może być ciekawe. Tylko wydaje mi się, że ja czasem mam wrażenie, jak rozmawiam z kolegami, którzy pracują w tej dziedzinie, że dla nich troszeczkę jest zagadką, jak to działa, że jak to się okazało, że w pewnym momencie, kiedy komputery zostały są już tak szybkie, że pewne rzeczy nagle zapracowały, no nie? Więc czasem sobie żartujemy, że w przypadku uczenia maszynowego
do obecnego, takiego klasycznego, no to ludzie w branży mają komputery, ale nie wiedzą, jak to działa. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych my wiemy, jak to działa, ale nie mamy komputerów jeszcze. Jeszcze jak właśnie mowa jest o tej logice, według której działają komputery kwantowe. Ja kiedyś czytałem taką książkę popularnonaukową Dawida Deutscha, twojego promotora z czasów studiów doktorskich. To na polski zostało przetłumaczone jako struktura rzeczywistości, po angielsku chyba było Fabric of Reality. I on tam, to mi się skojarzyło, jak pokazywałeś ten slajd, w którym właśnie pokazywałeś, że ilość obliczeń wykonywanych dzięki tej interferencji w komputerach kwantowych, no to jest tam 10 do jakiejś absurdalnie wysokiej potęgi, znacznie więcej niż w ogóle jest atomów czy cząstek we wszechświecie. I Deutsch w tej książce stawiał tezę, że to jest taki bardzo dobitny dowód na tę interpretację wielu światów, o której też rozmawialiśmy z Andrzejem wcześniej. Czy ty jako właśnie specjalista w tej dziedzinie, czy ty podpisujesz się pod tym poglądem Deutscha, czy rzeczywiście nie da się uniknąć interpretacji wielu światów w obliczu potęgi komputerów kwantowych? Ja się podpisuję. Podpisuję się dlatego, że wydaje mi się, że to jest, jeżeli rzeczywiście się weźmie pod uwagę, jeśli się wierzy, że teoria kwantów jest teorią uniwersalną, to znaczy, że jest rzeczywiście, dotyczy zarówno rzeczy małych, jak i dużych, to wydaje mi się, że nie ma ucieczki od Everetta w tym momencie. I jakkolwiek można to lubić, można to nie lubić, wydaje mi się, że to jest naturalna konsekwencja logiczna. Być może rzeczywiście zdarzy się tak, że coś się gdzieś tam w pewnym momencie, jak będziemy mieć, nie wiem, 42 jakichś tam cząsteczek, 42 to zawsze jest dobra liczba, nie? Więc to się wtedy coś wydarzy i to okazało się, że w pewnym momencie mechanika kwantowa przestaje działać i no to w tym momencie będziemy mieć inne poglądy na to. Ale ja tak, ja wydaje mi się, że Davidowi, historycznie Davidowi bardzo pomogło myślenie w tych kategoriach. Myśmy często rozmawiali na te tematy. David w ogóle jest taką osobą, która zaczyna myśleć mniej więcej przed północą i to tak trwa do wczesnego rana, więc jako student to musiałem się przyzwyczaić do tego, że jak spotykałem się z Davidem, była godzina, nie wiem, 11 wieczorem, to David jadł śniadanie w tym momencie. Ale to było fantastyczne, bo żeśmy dużo dyskutowali. No i David rzeczywiście przyznał się, że jego jakieś takie wgląd chyba lub myślenie, bo oprócz tego, że my jako fizycy to piszemy równania i to jednak ważne, zanim zaczniemy pisać te równania, musimy mieć jakąś intuicję, jakiś pomysł, coś, co nam mówi, w jakim kierunku chcemy iść. I to jest chyba ważniejsza część procesu twórczego, przynajmniej mi się wydaje, więc ja nigdy nie zaczynam od równań, tylko od jakiejś tam konstrukcji myślowej. Wheeler powiedział, że nigdy nie zaczynaj robić obliczeń, dopóki nie wiesz, jaki jest wynik. No tak, to też prawda. Więc wydaje mi się, że David, myśląc w kategoriach teorii Everetta wielu światów, jakoś widział pewne rzeczy i pewne idee i to mu pomogło naprawdę myśleć o tym, w jaki sposób komputery kwantowe mogą działać. Więc, a ta książka to jest fajna, fajna, bo David ją pisał w tym czasie, kiedy akurat ja, myśmy razem pracowali i ja jakoś byłem, ja czytałem każdy rozdział, wydawało mi do przeczytania i mi się to podobało, tylko zawsze wydawało mi się, że David tak ładnie i fajnie pisze, że w pewnym momencie człowiek się zatraca, kończy się rozdział i w pewnym momencie nie wie się, co tak do końca tam było. Człowiek czuje, że to było fajne, że coś fajnego przeczytał, ale jak się go zapyta, no o co było, co chodziło w tym rozdziale. Więc ja tak delikatnie powiedziałem Davidowi, że to jest super, ale każdy rozdział jak gdyby stwarza takie poczucie, że coś fajnego się przeczytało, ale nie wiadomo, o co tam chodziło. Więc David troszeczkę taki zły, no to w takim razie napisz podsumowanie każdego rozdziału. W związku z tym, no więc chcąc, nie chcąc, napisałem podsumowanie pod każdym rozdziałem, które streściło jak gdyby ten rozdział. To był mój wkład do tej książki. I byłem szalenie dumny, jak jakiś recenzent tej książki powiedział, że to jest świetna książka, ale bardzo dobre są te podsumowania pod końcem każdego rozdziału. Więc to, tak, tą książkę doskonale pamiętam. Ja teraz pamiętam, były te podsumowania i one rzeczywiście... No widzisz, no. Ja chciałem komu dziękować. Ja się może wtrącę, bo zauważyłem, że nasi widzowie, których wspomniałeś ponad 200 na Krzaksie, są bardziej dociekliwi niż jak czy Tomek, bo no, jeden z użytkowników dopytuje, jak ta długa droga, jak to trzeba rozumieć, tą długą drogę do komputerów kwantowych, żeby to jakoś no,
no, policzyć, czy to jest 5 lat, 50, czy może 500. Mam nasz wspólny kolega Terry Rudolph, który był profesorem w Imperial College, rzucił robotę, pojechał do Kalifornii, zabrał najlepszych fizyków, jakich miał, całym inwentarzem pojechał i pracuje w startupie. I pracują tam od iluś tam lat. I Terry mówi, że jest optymistą. Jak on mówi, tak, że jest optymistą, to dużo znaczy. No tak, to ja bym Terrymu wierzył, tak. Więc ja... No wiem, bardzo często oczywiście to pytanie pada i teraz ja po pierwsze trudno powiedzieć, co to oznacza komputer kwantowy. W którym momencie będziemy mówić, że mamy komputer kwantowy, to jest jedna rzecz. A więc ja tak, moja odpowiedź jest taka, że jeśli byłbym super optymistą, to bym powiedział, że będziemy mieć coś ciekawego, fajnego, co jeśli się odpowiednio, z odpowiednią dozą wyobraźni możemy nazwać komputerem kwantowym, to pewnie nie wcześniej niż 5 lat, ale pewnie nie później niż 50 lat. No więc takie byłaby moja odpowiedź. W sumie taka skala jak przy fuzji termojądrowej, która ma być w ciągu najbliższych 50 lat, od tak, mniej więcej 60 lat. Przypadek. Ale ja bym chciał powiedzieć, że z mojego, nie chciałbym bulwersować, ale ja zawsze mówię, że dla mnie najciekawszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby nie można było zrobić komputerów kwantowych z jakiejś podstawowej przyczyny. Że okazuje się, że w pewnym momencie jest coś, co nie pozwala nam zbudować komputera kwantowego. W tej chwili fizyka mówi, że to jest absolutnie możliwe, nie ma z tym problemu, ale oczywiście są problemy technologiczno-inżynieryjne, ale jeśli by wziąć hipotetyczne, dla mnie najfajniejszy scenariusz to jest taki, że mechanika kwantowa jest jaka jest, świetnie działa, nie widzimy problemów w tej chwili, nie ma żadnych eksperymentów, które pokazują, że coś jest nie tak. Co jest z jednej strony ok, a z drugiej strony nie ok, dlatego że jako fizyk człowiek szuka właśnie takich eksperymentów, gdzie coś pójdzie nie tak, bo to jest moment, to jest punkt zaczepienia, żeby zacząć coś nowego robić. I do tej pory tego nie mamy. A gdzie to możemy znaleźć? Wydaje mi się, że jest jakaś możliwość, że coś pójdzie nie tak w najbardziej skomplikowanym eksperymencie kwantowym, jaki możemy zrobić. A komputery kwantowe albo próba budowania tych komputerów kwantowych to jest chyba najbardziej złożony eksperyment kwantowy, jaki my w tej chwili mamy na świecie w ogóle. W związku z tym szanse, że coś pójdzie nie tak, są relatywnie duże właśnie w komputerach kwantowych. I gdyby tak się wydarzyło, to byłoby absolutnie fantastycznie, bo w tym momencie się odkrywa jakąś nową fizykę, co wcale nie oznacza oczywiście, że nie będziemy mogli korzystać z tej siły komputerów kwantowych, to oznacza tyle, że będziemy nawet pewnie w stanie zrobić coś więcej. Będziemy, cokolwiek nie pomogło nam albo przeszkodziło nam budowanie komputerów kwantowych, to jest jakieś zjawisko, które później na pewno możemy wykorzystać do procesów obliczeniowych. Więc ja to wolałbym, żebyśmy z jakichś bardzo fundamentalnych przyczyn nie udało nam się robić tego komputera kwantowego, byśmy się wtedy czegoś nauczyli, no ale póki co wygląda na to, że być może nam się uda. Ale to mi się skojarzyło z tym, co ty, Andrzej, opiszesz w kwantechizmie, że praktycznie każde odkrycie w nauce wiąże się z wielkim rozczarowaniem, a tu mamy jakby na odwrót. Rozczarowanie komputerami, niemożnością skonstruowania komputerów kwantowych byłoby wielkim odkryciem. No bo my lubimy, jak coś się nie zgadza, bo to jest najbardziej ekscytujące, jak coś się przestaje zgadzać. Za to są nagrody Nobla, za wyjaśnienie czegoś, co się nie zgadza. Będzie nagroda Nobla za nieskonstruowanie komputera kwantowego. No, tak, znaczy wydaje mi się, że ktokolwiek, jakiś eksperymentator znajdzie coś, ciekawe nowe zjawisko, które w jakiś sposób nie pozwoli budować komputera kwantowego z jakiejś naprawdę dobrej przyczyny, to tak, to na pewno jest to odkrycie, które byłoby ciekawe, no bo... Bo do tej pory no, z mechaniką kwantową mamy ten problem, że ona działa. No. Ale to jeszcze, bo słyszałem o czymś takim, że właśnie już niektórzy i tak pracują nad na przykład kryptografią postkwantową. Jest coś takiego? Tak, jest. To jest, ale to jest klasyczna kryptografia, która... Bo sytuacja wygląda w ten sposób. Z jednej strony mamy na horyzoncie te komputery kwantowe, które swoją mocą obliczeniową mogą łamać szyfry, które są powszechnie używane w tej chwili. To są szyfry z kluczem publicznym, to są szyfry, które bazują na złożoności obliczeniowej i komputery kwantowe mogą je łamać. W związku z tym pojawia się pytanie, czy można skonstruować klasyczne szyfry, nie kwantowe, ale klasyczne szyfry, które byłyby oparte na problemach matematycznych, które są równie trudne dla komputerów kwantowych.
I to jest coś, co się mówi jako, nazywa się czasem post-quantum crypto albo quantum resistant. No, dużo jest różnych nazw w tej chwili, które się używa. No ale i to jest ciekawe, dlatego że agencje oczywiście rządowe, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych, jakoś bardzo chcą, żeby takie szyfry zostały skonstruowane jak najszybciej. Do tego stopnia, że National Security Agency ogłosiło konkurs jakiś czas temu otwarty na właśnie szyfry nowej generacji, znaleźć problemy matematyczne, które mogłyby służyć do budowy szyfrów klasycznych i takie, które byłyby, z którymi komputer kwantowy by sobie nie poradził. Czyli byłaby to jak gdyby następna generacja, która byłaby odporna na ataki kwantowe, ale czysto klasyczna. No i ten proces się toczył i w zasadzie miano już ogłosić tych ludzi, którzy byli na krótkiej liście, ale okazało się, że to nie jest wszystko takie proste. Otóż jeden z tych pomysłów, które zostały short listy do tego wszystkiego, okazało się, że ten szyfr można złamać nawet bez komputera kwantowego. W związku z tym za jakiś czas pewnie trzeba będzie jeszcze raz przeanalizować te wszystkie pomysły, które są, bo ale to tak jest z kryptografią. Po prostu czasami wierzymy, że coś jest bezpieczne, dopóki się okaże, że nie jest. No. Dobrze, ale załóżmy, że te komputery kwantowe powstają, jesteśmy 50 lat później. Ja jestem ciekaw, czy panów zdaniem te urządzenia doprowadziłyby do takiego, no nie wiem, do znalezienia nowej fizyki. Czyli no, wcześniej, nie wiem, czy państwo byli z nami o 16.30, gdy Tomek i profesor Dragan dyskutowali o wietnamskich czapeczkach i tym, jak pogodzić mechanikę kwantową i szczególną teorię względności, czy ogólną teorię względności. I pytanie właśnie, czy mając no, komputery kwantowe, komputery o dużej mocy, moglibyśmy mieć nadzieję, że ta nowa fizyka jakoś tak łatwiej się objawi dla nas? I ja to jestem pod takim wrażeniem, znowu o tym samym powiem, uczenia maszynowego, że podejrzewam, że jak się pojawią komputery kwantowe i pojawi się nowa generacja uczenia maszynowego na komputerach kwantowych, to się okaże, że mechanika kwantowa to była, ta rewolucja kwantowa to była ostatnia rewolucja, którą człowiek przeprowadził. Że następna to już będzie za sprawą sztucznej inteligencji, która nas w tym momencie przeskoczy. Tak mi się wyobrażam, że kiedyś ludzie się zastanawiają, jak wyglądają ufolutki i jak, co siedzi w tych statkach kosmicznych, które tu po Ziemi niewątpliwie latają. Nie wiem, czy latają, ale przypuszczam, że jak kiedyś złapiemy takiego ufolutka i zajrzymy do środka, to się okaże, że tam nie ma żadnego ufolutka, że nie ma tam nic biologicznego, że tam siedzi jakiś komputer kwantowy, że tam siedzi już jakieś urządzenie, które ma zaimplementowaną sztuczną inteligencję, przerastającą nas wiele razy, ale to jest coś wyprodukowane już sztucznie. I tam biologii nie będzie, tylko będzie fizyka. Podejrzewam, że... Znaczy nie bardzo sobie potrafię wyobrazić sytuacji, w której człowiek będzie w stanie konkurować z nową generacją algorytmów uczenia maszynowego i pewnie zostaniemy, zapewne efekty tego uczenia maszynowego doprowadzą do odkryć, ale zdziwiłbym się, gdyby to jeszcze ludzie byli w stanie tych odkryć dokonywać. No, ja pytam o to właściwie, czy fizyka się skończy za 50 lat, czy coś pozostanie dla nas do odkrycia. No to jest długa historia kończenia fizyki. No, to chyba Lord Kelvin pierwszy powiedział, że już wszystko wiadomo. Potem Albert Michelson, nasz rodak w końcu, on mówił, że prawdopodobieństwo, że jakieś nowe odkrycie zmieni coś w naszym rozumieniu świata jest zaniedbywalne. To było 5 lat przed odkryciem teorii względności, do której odkrycia sam się przyczynił zresztą, swoim eksperymentem słynnym. No, Born potem... Jeden z twórców mechaniki kwantowej powiedział w 27 roku, że fizyka zostanie skończona za pół roku. No i można by też sądzić, że już to nas nauczy czegoś, to co się działo, bo to w końcu się działo w czasach, kiedy co pół roku było jakieś nowe odkrycie, które wywracało do góry nogami wszystko, co wiemy o świecie. No, trwanie teorii kwantowej, potem kwantowej teorii pola i tak dalej. No i Stephen Hawking jeszcze, tak jak często go tutaj niechlubnie cytuję, on mówił, że miał takie wystąpienie w Oksfordzie, że stawia taką tezę, że cel fizyki teoretycznej zostanie osiągnięty do końca XX wieku. Więc jakby ten grób jest trochę wykopywany przedwcześnie. Zacytujemy znowu klasyka. Nie wiadomo, czy jest jakiś koniec fizyki tak naprawdę. No, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prawa fizyki są proste. W tym sensie, że się mieszczą na t-shircie. Tak by chcieli ludzie to umiejscawiać, ale...
może to jest tylko złudzenie. Tak ostatnio, przez ostatnie 400 lat się okazywało, że prawa fizyki są proste, a może te głębsze prawa fizyki są bardzo skomplikowane. Kiedyś na takim wystąpieniu Holgera Nielsena, jednego z twórców teorii strun, i on rozważał taką teorię, która jest strasznie skomplikowana, jest niezwykle skomplikowana i tylko w przybliżeniu nam się wydaje prosta. I on podawał taki przykład prawa Hooka, który opisuje sprężynę, i sprężyna jest opisana prostym prawem, że im bardziej się wychyli, tym większa siła działa i ta siła jest proporcjonalna do wychylenia. Ale przecież to proste prawo, za nim stoi jakaś strasznie skomplikowana mikroskopowa struktura, która tylko w przybliżeniu wygląda prosto. Może tak jest z tymi naszymi teoriami, że one w przybliżeniu wyglądają proste. Jak się tam sięgnie głębiej, to się okaże, że tam pod maską są jakieś strasznie skomplikowane mechanizmy. No, nie mamy zielonego pojęcia i zakładanie czegokolwiek na tym etapie jest przedwczesne, więc trzeba po prostu czekać i patrzeć, co się okaże. To inny cytat, że przewidywanie jest trudne, zwłaszcza gdy mówimy o przewidywaniu przyszłości. To chyba nie wzbor, prawda? Łukaszu? Zerkam na to, co dzieje się na krzaksie, ale pojawiają się pytania, na które już padały odpowiedzi we wcześniejszych wystąpieniach, więc może zróbmy taką krótką przerwę po to, żeby pokazać Państwu wypowiedź, którą mamy nagraną. No, mamy festiwal o informacji. Jedną z informacji tego tygodnia jest to, że udało się sfotografować zdjęcie czarnej dziury. Poprosiliśmy doktora Macieja Wielgusa o to, żeby nam krótko o tym odkryciu, o tym osiągnięciu fotografii czarnej dziury umieszczonej, zlokalizowanej w centrum naszej galaktyki opowiedział, i on specjalnie uciekł z konferencji naukowej w Bostonie do hotelu, żeby nam o tym opowiedzieć. Zapraszam Państwa do wysłuchania. Jest to nasze pierwsze spojrzenie w centrum naszej galaktyki, naszej własnej galaktyki. Ten rozgrzany pierścień, który Państwo widzicie na obrazach teleskopu Horyzontu Zdarzeń, to jest najgłębsze jądro naszej galaktyki, wokół którego wszyscy się obracamy i wszystkie gwiazdy w naszej galaktyce obracają się wokół tego centralnego punktu. Od dekad zastanawialiśmy się, czy tam jest rzeczywiście czarna dziura, czy jaki obiekt istnieje w tym centrum. I być może Państwo pamiętacie, 2 lata temu Nagroda Nobla z fizyki została przyznana za właśnie obserwację tego niesamowitego źródła Sagittariusa A-Star, tego obiektu w centrum naszej galaktyki, ale w 2020 roku, kiedy Nagroda Nobla była przyznawana, dedykacja w nagrodzie informuje, że jest to nagroda za odkrycie zwartego supermasywnego obiektu. To znaczy, mieliśmy świadomość 2 lata temu, że to nie jest jeszcze decydujący krok, żeby powiedzieć, że to rzeczywiście jest czarna dziura, to ciągle teoretycznie mógł być jakiś egzotyczny obiekt. W tych badaniach, które opublikowaliśmy niedawno z teleskopem Horyzontu Zdarzeń, właściwie bardzo trudno w tym momencie argumentować za tym, że to mogłaby nie być czarna dziura. To, jak wygląda ten obraz, ta centralna ciemność w tym obrazie, która jest, wierzymy, związana z obecnością horyzontu zdarzeń, czyli powierzchni, z której żadne światło, żadna materia, nic nie może uciec, w związku z tym pozostaje ciemne, nieobserwowalne. Jest to, wydaje się, tak silny dowód, jak tylko będziemy w stanie otrzymać. Ja domyślam się, że dla kosmologów to jest ważne osiągnięcie, fotografia czarnej dziury, ale czy dla fizyków kwantowych też to jest coś ekscytującego, czy nie? Przyda się wam? No, to jest taki triumf bardziej symboliczny. No. Nie ma tam jakiejś szczegółowej informacji, która by nam coś mogła dać, na przykład w skonstruowaniu kwantowej teorii grawitacji. I długo nie będzie, bo żeby coś kwantowego zobaczyć, nawet w pobliżu czarnej dziury, to by trzeba się dostać do środka. Bo horyzont zdarzeń tak wielkiej czarnej dziury nie ma jakichś kwantowych właściwości zapewne. No chyba, że ktoś wierzy w takie warianty jakieś egzotyczne z jakimiś teoriami firewalli tak zwanych, ale jeśli nie, jeśli sądzić bardziej zdroworozsądkowo, że duża czarna dziura na horyzoncie zdarzeń to jest w zasadzie nieodróżnialna od... Tam efekty są takie, jakbym przyspieszał w windzie po prostu odpowiednio szybko. No to ciekawe, że te się dzieją w samym środku, i więc tego typu rzeczy nam jakoś specjalnie nie pomogą. No i też słyszałem, że zarówno jeśli chodzi o ten pierwszy obraz czarnej dziury sprzed 2 lat, znaczy który był opublikowany 2 lata temu, i ten obecny, no to w pełni jest zgodny z przewidywaniami ogólnej teorii względności, czyli ta ogólna teoria względności też uparcie nie chce się zepsuć. Ale
Czy jest w ogóle jakiś sposób na horyzoncie, jakieś eksperymenty, które mogłyby ujawnić na przykład właśnie tę kwantową naturę grawitacji, o których wiecie? Czy komputery kwantowe mogą w tym pomóc? No jest ta praca Vlatko Vedrala i ta druga Suga Tobozy. Tak, to znaczy, no oczywiście to chyba w jakiś sposób może chronologicznie to może nawet do Penrose'a idzie, prawda, w tą stronę, czy grawitacja może spowodować coś typu a la kolaps w kwantach, więc no to są jakieś pomysły, które ludzie mają na ten temat, ale wydaje mi się, że to trudno. Ja nie wiem nawet, jeśli taki eksperyment zostanie zrobiony do końca, czy to w jakiś sposób, jaka będzie interpretacja tego eksperymentu. Czy się nie okaże na przykład, że mamy tak naprawdę do czynienia ze splątaniem kwantowym z jakimiś innymi stopniami swobody typu pola grawitacyjnego, skwantowanego, raczej niż z kolapsem. W związku z tym wydaje mi się, że będą problemy interpretacyjne. To chyba nie rozwiąże do końca problemu. No jest taka, ja wspomniałem o takich dwóch artykułach, które się pojawiły 2 lata temu i się jakoś strasznie podjarali wszyscy fizycy, że wreszcie coś, jakiś eksperyment, który sprawdzi jakąś kwantowość grawitacji wreszcie będzie. I to jest tak, że jest pomysł, który autorzy twierdzą, że da się zrobić w przewidywalnej przyszłości i pozwoli sprawdzić, czy grawitacja w ogóle jest kwantowa, czy nie. I duża część ludzi się tym jest zajarana i myśli, że to rzeczywiście coś nam ciekawego powie. Ja nie jestem pewny, szczerze mówiąc. Idea jest taka, że trzeba umieć... Pytanie jest, co się stanie, bo takich eksperymentów jeszcze nigdy nie było. Co się stanie, jeżeli wezmę ciało, które ma masę i wytwarza jakieś pole grawitacyjne, ale to pole grawitacyjne już nie jest zaniedbywalne, już jest jakoś istotnie, zaburza to, co jest dookoła. No bo wszystko wywołuje pole grawitacyjne, ale zazwyczaj efekty tego są niemierzalne i nieistotne. A co by było, gdybyśmy wzięli coś, co już grawituje i jeszcze w dodatku można to wprowadzić stan superpozycji, żeby było w dwóch miejscach naraz, w tym sensie kwantowym. I teraz są różne hipotezy. Na przykład Penrose zdecydowanie powie, że w tym momencie wszystkie zjawiska kwantowe muszą zniknąć. Bo w momencie, kiedy mam istotnie superponuję dwie różne czasoprzestrzenie, to musi doprowadzić do kolapsu, cokolwiek by to znaczyło. Natomiast jeśli nie doprowadzi do kolapsu, jeżeli te zjawiska się utrzymają i można wykonać eksperyment tego rodzaju i ludzie próbują myśleć, jak taki eksperyment zrobić, to by znaczyło, że w ogóle grawitacja da się wprowadzać w stan superpozycji, czyli że czasoprzestrzeń może być w różnych stanach i to jest eksperyment, który być może ujawni jeszcze nic na temat grawitacji kwantowej. Nie wiemy, nie będziemy wiedzieć, co to jest, jakie są właściwości tej grawitacji, ale być może się dowiemy, że w ogóle grawitacja jest kwantowa, że w ogóle jest coś kwantowego do badania. Bo wciąż jest możliwość, że grawitacja nie jest kwantowa i po prostu te dwie teorie są niepogadzalne, abstrahując od waszego pomysłu. Znaczy w ogóle określenie grawitacja kwantowa jest pewnym nadużyciem, dlatego że mamy dwie teorie, każda z nich działa w swoim zakresie stosowalności i wiemy, że one są ze sobą sprzeczne, że one nie mogą współżyć, że się nie dogadają. W związku z tym spodziewamy się, że być może jest jakaś bardziej fundamentalna teoria, która się redukuje do jednej albo do drugiej w odpowiedniej granicy. Natomiast nazywanie tego grawitacją kwantową jest nadużyciem, bo to znaczy, że chcemy kwantować grawitację. A może trzeba właśnie zgrawitować teorię kwantową. Ta teoria może nie być modyfikacją teorii grawitacji, może być modyfikacją teorii kwantowej. Więc nie wiemy, jak jest tak naprawdę. Po prostu to jest takie określenie trochę zbiorcze. Wiemy, że nasz opis rzeczywistości, który mamy, z całą pewnością nie jest ostateczny. Zanim oddamy Państwu jeszcze głos i możliwość zadawania pytań, to ja chciałbym na koniec jeszcze porozmawiać o pieniądzach, bo pojawił się taki koncept, czy taka idea pieniądza kwantowego. Ja o niej przeczytałem w artykule Michała Ecksteina i Pawła Horodeckiego, które opublikowaliśmy w katalogu festiwalowym. No, ta idea pojawiła się gdzieś tam u początku rozważań o kryptografii kwantowej. Czy mógłby pan profesor wyjaśnić, czym są pieniądze kwantowe, o co w tym chodzi i czy można na tym zarobić? Więc ta idea, to jest tak ciekawa historia. Jeden z twórców czy pionierów metod kwantowych do ochrony danych, niejaki Steven Wiesner, bardzo ciekawy człowiek, który był synem Jeremiego Wiesnera, który w tym czasie chyba był prezydentem MIT. Natomiast Steven był takim trochę hipisem, trochę takim
taką bardzo skromną osobą, która interesowała się nauką, ale w taki bardzo niekonwencjonalny sposób. Więc on wpadł na pomysł w pewnym momencie, żeby można było produkować banknoty, których się nie da podrobić, które nie da się skopiować bez posiadania pewnej informacji dodatkowej. No i to był ciekawy pomysł sam w sobie. Oczywiście on był zupełnie, no teraz może miałby trochę więcej sensu, ale w owym czasie był zupełnie nieryzowalny, bo zakładał utrzymywanie pewnych pamięci kwantowych, które byłyby potrzebne do tego. Ale ten pomysł zainspirował później Charlie Bennetta, Gilles Brassada i inne osoby do tego, żeby zacząć myśleć poważnie, czy mechanika kwantowa i tę idea, którą miał Wiesner, żeby kodować zera i jedynki, numery banknotów w taki sposób kwantowy, czy to nie można zamiast do banknotów użyć do przeszywania na przykład klucza kwantowego. Więc pomysł historycznie ważny, teraz odgrzany kilka razy na nowo w różnych scenariuszach, ale był jednym z tych pierwszych pomysłów, kiedy właśnie Wiesner zaczął mówić o zjawiskach kwantowych w kontekście ochrony danych. Dziękuję. I myślę, że to już czas na to, żeby Państwo również włączyli się do naszej rozmowy, więc ja będę chodził i przekazywał mikrofon. Mamy chwilkę czasu na pytania, tylko proszę się zgłaszać. Tak, dziękuję bardzo. Ja tutaj mam takie dwa komentarze i jedno pytanie. Może zacznę od pytania. Jak wiadomo, jedną z przeszkód budowy komputera kwantowego jest zjawisko dekoherencji. I teraz jak wygląda, że tak powiem, proszę wybaczyć, ale może pytanie zabrzmi trochę tak naiwnie. Ja nie jestem specjalistą z dziedziny komputerów kwantowych, więc od razu to zaznaczam. Jak wygląda postęp, że tak powiem, w walce z dekoherencją? Jak to w ogóle jest od kuchni, że się tak wyrażę? To jest pytanie. Natomiast komentarz jest taki, że państwo tutaj panowie używacie słowa logika. Otóż logika ma wiele znaczeń. Teraz muszę tutaj zauważyć taką rzecz, proszę tego nie traktować jako krytyki, że tak powiem, albo przytyku. Natomiast obawiam się, że fizycy często nie doceniają logiki jako takiej, jako dziedziny. Miejmy świadomość, że matematyka, którą się posługujemy, jest sformalizowana przy pomocy logiki klasycznej. To jest pierwsza logika pierwszego rzędu, tak zwany rachunek klasyczny predykatów. I teraz ta logika, jako logika klasyczna, cierpi na bardzo poważny problem, tak zwany problem wynikania, związany z tak zwanym paradoksem materialnej implikacji. Pytanie, czy to nie ma związku ewentualnie z tym tematem, który państwo tutaj dyskutujecie. Tak więc to jest taka, no może na tym zakończę, dziękuję. Więc jeśli chodzi o pierwszą część, o pytanie dotyczące dekoherencji i problemów, jakie ona stwarza, że w budowaniu komputerów kwantowych, więc jaki jest postęp i co możemy zrobić, więc odpowiedź jest taka, że no, rzeczywiście stwarza nam problemy. Jeśli chcemy budować układy, które zarówno kontrolujemy, ale które reagują na, oddziaływują ze sobą, to te skomplikowane układy również oddziaływują ze wszystkim innym i w związku z tym jak gdyby obliczenie kwantowe, ten proces obliczenia kwantowego wysypuje się z tego komputera do otoczenia, jak gdyby się, więc bardzo trudno jest i odizolować takie urządzenie, zwłaszcza jeśli się ilość tych wszystkich części i podzespołów wzrasta, to w tym momencie jest coraz bardziej trudniej izolować takie urządzenie. No ale to możemy sobie z tym radzić. Są tutaj oczywiście są jak gdyby dwie drogi. Jedna jest czysto technologiczna, żeby robić bardziej precyzyjne rzeczy, żeby kontrolować rzeczy z większą precyzją, co samo w sobie nie rozwiąże problemu, ale pomoże, dlatego że z drugiej strony mamy pewne techniki, które zostały zapożyczone z klasycznej teorii poprawy błędów, korekcji błędów. Wiemy, że możemy zbudować komputery, które będą troszeczkę większe, troszeczkę bardziej skomplikowane, ale te błędy, które wynikają z oddziaływaniem z otoczenia, będą korygowane. I jest bardzo dobrze rozwinięta i dobrze rozumiana teoria kwantowej korekcji błędów razem z czymś, co się nazywa, nie znam odpowiednika polskiego, nazywa się to fault tolerant computation, czyli takie obliczenie, że nawet jak te błędy powstają w hardwareze, który ma
robić korektę tych błędów, to one sobie też, komputery, z tym potrafią poradzić. I idea, że możemy to zrobić, tylko że jeżeli nie doszli jeszcze do takiego etapu, że potrafimy zbudować komputer, gdzie robimy korekcję błędów w tej chwili, ale bo wymaga to pewnej precyzji elementu. Jest, żeby móc w ogóle dojść do tego etapu, potrzebujemy bramek logicznych, które operują z pewną precyzją. Do tej precyzji żeśmy jeszcze nie doszli, ale jeśli już mamy tak dobre bramki logiczne, to na podstawie tego będziemy mogli budować komputery, które będą jak gdyby pomagać sobie z tymi wszystkimi błędami. I w tej chwili dużo osób w branży patrzy na urządzenia, których się nie robi poprawy błędów i korekcji błędów. To są zaszumione urządzenia, ale mimo wszystko stara się znaleźć coś w tych urządzeniach, co dałoby jakąś przewagę nad, może to nie nazwać komputerem, ale urządzenie kwantowe, które w jakimś tam ciekawym zakresie robi coś ciekawego, innego niż klasyczne. Więc to jest taki etap przejściowy. To jest tak zwane urządzenia, które są określane jako NISQ, Noise Intermediate Stage Quantum Devices or Quantum Computers. Więc jest postęp. Postęp jest zdecydowany, ale droga też jest długa do tego. W związku z tym, jak się popatrzy w laboratoriach, to się dużo naprawdę ciekawych rzeczy dzieje. Więc, ale no jak mówię, nie doszliśmy do takiego etapu, kiedy możemy powiedzieć, że widzimy bardzo fajną implementację technik, które zostały rozwinięte przez teoretyków do poprawy błędów kwantowych. Co zaś dotyczy drugiego pytania, ja go do końca pewnie też nie rozumiem. Ja być może rzeczywiście prawdą jest, że my używamy słowa logika w takim może troszeczkę nieścisłym terminie, albo nie doceniamy tego, ile jest różnych kierunków i wariacji badań, jeśli chodzi o dziedzinę logiki jako takiej. Ja po prostu starałem się pokazać pewne bardzo proste przykłady i pokazać, że w moich dyskusjach, z kolegami, z logikami, miałem takie dosyć długie dyskusje z Bobem Solovejem, który bardzo reprezentował stronę logiczną, ja natomiast starałem się reprezentować stronę fizyki. I to było szalenie ciekawe, jak my inaczej myślimy i inne rzeczy bierzemy za rzeczy podstawowe. A jednak gdzieś tam w pewnym momencie musimy się zgodzić, bo jednak patrzymy na to samo urządzenie i ono coś robi. Jeśli chcemy dać mu jakąś interpretację w postaci obliczeniowych, logicznej, jakkolwiek to nazwiemy, to musimy przynajmniej uzgodnić terminologię. I to jest fascynujące. To jest ciekawy proces uczenia się dwóch różnych środowisk, które uczą się od siebie. Czy są jeszcze kolejne pytania? A to może najpierw zapytajmy o pytania. Dobrze. Nad panami na czarnym tle znajduje się biała dziura. Prawda? Tło jest czarne, a dziura jest biała. Przez chwilę był wyświetlany obraz naukowca, który tłumaczył nam doniosłe osiągnięcie tej, w cudzysłowie, fotografii czarnej dziury. Dość enigmatyczny kształt, podobny do tego, który jest nad panami, ale to naprawdę jest zadziwiające zjawisko kwantowe, że na czarnym ekranie jest biała dziura. Można go oczywiście wytłumaczyć, ale proszę zobaczyć. Mamy znów białe dziury w czarnym ekranie. To tyle dla fizyków, logików. Dziękujemy za komentarz. Wróćmy do pytań. Tylko prosimy znowu zadawać pytania pojedyncze, dobrze? Ja mam takie pytanie trochę z drugiej strony nauk przyrodniczych, mianowicie fundamentalnym pytaniem, które sobie dzisiaj zadajemy, jest pytanie, czym jest życie jako takie. Jedna z hipotez, jedna z możliwych odpowiedzi jest taka, że no, u podstaw życia jako takiego stoją pewne kwantowe zjawiska, które się manifestują na poziomie biologicznym, czyli na przykład na poziomie białek, a nie niżej. No, to jest oczywiście hipoteza. Czy wiadomo coś na ten temat? Czyli czy wiadomo coś na temat zjawisk kwantowych właśnie na takim poziomie biologicznym, czyli co najmniej białkowym? Czy no, jakieś eksperymenty, które by przynajmniej wskazywały na możliwość istnienia czegoś takiego, zostały wykonane, czy są znane? No, są oczywiście, krótka odpowiedź jest
Tak, są eksperymenty, które pokazują, że w niektórych układach biologicznych są efekty kwantowe. No, na przykład są bakterie, coś co się nazywa purple bacteria, które żyją bardzo głęboko i bardzo muszą być dobre w tym, żeby zbierać światło. Każdy foton jest cenny i przerabiać metodą fotosyntezy na energię. I ten proces odbywa się w taki sposób, że jest coś, ja przepraszam, użyję terminologii angielskiej, dlatego że ja nie znam polskich odpowiedników. Więc jest coś, co się nazywa light harvesting antenna, czyli jak gdyby antena, która zbiera światło w tej bakterii i ona potrafi przechwycić pojedyncze fotony, ale problem polega na tym, żeby od tej anteny, od tego light harvesting antenna, przerzucić energię do czegoś, co się do centrum reakcji chemicznej, chemical reaction center w tym środku bakterii. I teraz ten przepływ energii odbywa się w sposób super efektywny i odbywa się za pomocą tak zwanych ekscytonów. Jest pewien proces fizyczny, który następuje, ale następuje i właśnie w tym procesie zauważono, że jak się robi analizę tego procesu, to rzeczywiście ten ekscytan może propagować na 2 czy 3 różne sposoby i jest pewien element interferencji kwantowej. Albo mówiąc w sposób bardziej techniczny, zrobiono analizę stanów kwantowych tych ekscytonów i pokazało, że odpowiednia tam macierz gęstości ma jakieś elementy niediagonalne w tym wszystkim. Więc w jakiś sposób wydaje się, że tego typu proces pozwala tej bakterii na bardziej efektywne operowanie energią, inaczej one by tam nie przeżyły. Więc to jest dosyć, to kilka lat temu to rzeczywiście było dosyć znane i popularne, ale muszę przyznać, że później jakoś tak chyba ta biologia kwantowa, jak zaczęto o niej mówić, troszeczkę jak gdyby no, trudno było później znaleźć jakieś inne ciekawe efekty i było też kilka kontrowersyjnych rezultatów, w związku z tym prawdopodobnie na pewno są zjawiska kwantowe, które są w biologii, które nie do końca rozumiemy i mamy ku temu dowody eksperymentalne w tej chwili. Dziękuję. Mamy jeszcze trochę czasu. Ja teraz zerkam na tą część sali, a może Tomku w międzyczasie zerknij na to, co się dzieje na czacie, czy tam się jakieś pytanie nie objawiło. A tutaj do Państwa pytanie, czy są jeszcze pytania? Dzień dobry. Chciałem zapytać o kwestię pojęcia czarnej skrzynki. Czy w ogóle w teoriach kwantowych jest to adekwatne używanie tego pojęcia? Czy to jest takie raczej używamy tego z braku laku, bo po prostu nie mamy lepszego, powiedzmy, odpowiednika? Nie wiem, czy pytanie jest zrozumiałe. No, nie bardzo, nie wiem. Czarna skrzynka w kontekście czego? Na przykład odwołuje się do rozmowy, która odbyła się przed właśnie tym panelem, gdzie wspomniał pan o, porównywał pan tak jakby, że mamy jakieś dane wyjściowe, na przykład w komputerze kwantowym, potem jakaś tam czarna skrzynka i dane wyjściowe. I czy aha, tak jakby to używamy tego, żeby po prostu pokazać to bez używania trudnej terminologii, czy to ma jakieś takie... Tak, no więc no oczywiście to jeśli chodzi, ja nie wiem, czy mój model oczywiście, który pewnie pokazywałem na slajdach, nie wiem, czy był adekwatny. Oczywiście najczęściej interesuje nas, co się dzieje w tej czarnej skrzynce, ale są też sytuacje, w której są modele obliczeniowe, w których modele komputerów, które mają tak zwane oracles wbudowane, w których rzeczywiście traktuje się pewne procesy jako procesy, które zajmują jedną jednostkę, czy jest jeden krok komputerowy. Więc, ale to jest pewien model, który używa się do tego, żeby zrozumieć pewne rzeczy, ale jeśli chodzi o rzeczywistość, to oczywiście takie modele input-output, wejście-wyjście mają jakieś znaczenie. Można dosyć dużo ciekawych rzeczy wywnioskować, ale ja nie powiedziałbym, żeby one są w jakikolwiek sposób fundamentalne. W kryptografii bardzo często używamy tego typu urządzeń, które są czarnymi skrzynkami, które mają jak gdyby działać na zasadzie wejścia, wyjścia i statystyka mówi nam coś ciekawego i możemy wnioskować coś na temat informacji, ale na ogół
Jeśli zrozumiałem dobrze pytanie, na ogół interesuje nas, co jest wewnątrz, w związku z tym na pewno dla fizyków, my jesteśmy naturalnie ciekawcy, nie? Jako fizycy w ogóle robiąc naukę, w związku z tym zaglądamy, gdzie się da. O jednej rzeczy bym powiedział, bo być może jest przykład takiej czarnej skrzynki, która ma dosyć fundamentalne znaczenie. Otóż w teorii kwantowej jest, ona ma kilka takich cech, które są dziwne z perspektywy inne niż teoria klasyczna. Na przykład takim bardzo podstawowym twierdzeniem, zresztą udowodnionym przez Polaka, jest fakt, że nie da się kopiować stanów kwantowych. Jak mam jakiś nieznany stan kwantowy, ktoś mi w skrzynce przyniesie jakiś nieznany stan i powiedzmy, że tam jest jakaś jedna cząstka w jakimś nieznanym stanie, i można pokazać, że nie jestem w stanie tego stanu skopiować, w tym sensie, że nie mógł mieć dwóch takich samych skrzynek z taką samą zawartością. I problem jest taki, że nie mogę po prostu zmierzyć tej cząstki i skopiować sobie wielu kopii, zrobić wielu kopii, dlatego że pojedynczy pomiar daje nieprzewidywalny wynik i nie da mi pełnej informacji o tym, jaki był tam stan. Więc jak mam tylko jedną kopię i chcę zrobić pomiar, to nie jestem w stanie tego zrobić, nie jestem w stanie wydobyć pełnej informacji i w związku z tym taką bezczelną metodą nie jestem w stanie skopiować jej. A można pokazać, że nie istnieje jakakolwiek inna operacja, która kopiuje zawartość czarnej skrzynki, czyli takiego nieznanego stanu, który siedzi w środku, robiąc dwa. Natomiast w tym kontekście jest bardzo zaskakujące, że coś ciekawego może zrobić teleportacja kwantowa, dlatego że teleportacja kwantowa to jest taki protokół, w którym ktoś mi daje czarną skrzynkę, w której siedzi jakiś nieznany stan kwantowy, na przykład elektron w jakimś nieznanym stanie, a gdzieś tam na drugim końcu świata jest czarna skrzynka, w której jest jakiś elektron konkretny. I teraz moim zadaniem jest spowodować, żeby zawartość mojej czarnej skrzynki znalazła się w tamtej drugiej czarnej skrzynce. Ale nie wolno mi tej skrzynki po prostu wsadzić wysłać pocztą czy przenieść. Mam ją trzymać u siebie i nie wolno mi jej nigdzie ruszać. I okazuje się, że teleportacja kwantowa pozwala na zrobienie czegoś takiego, że jakimś dziwnym zabiegiem, do którego zresztą potrzebnym surowcem jest to słynne splątanie kwantowe, które muszę zużyć, żeby tą teleportację wykonać, jestem w stanie wykonać taką magię z moją skrzynką tutaj, żeby mój stan w mojej skrzynce kompletnie zniszczyć, ale żeby dokładnie taki stan otworzył się w tej drugiej czarnej skrzynce, która jest na drugim końcu świata. I teraz ciekawe w tym wszystkim jest to, że ja mam pewność, że cokolwiek w tej skrzynce by nie było, to wiem, że zostało zniszczone, ale za to się otworzyło tam gdzieś daleko. I to się dzieje pomimo tego, że nie mam zielonego pojęcia, co ja w ogóle przenoszę, co w tej skrzynce było. Więc nie wiedząc, co w tej skrzynce jest, mam gwarancję, że z mojej czarnej skrzynki to wskoczyło do innej czarnej skrzynki. To się nazywa teleportacja kwantowa właśnie. Krzyś, są jeszcze jakieś pytania tutaj? Proszę bardzo. Zapytam jako laik i humanista z wykształcenia, ale mnie strasznie zainteresowało to, co panowie mówią między słowami. To, co panowie mówią o produkowaniu dźwięków bez wiedzy, albo to, co panowie mówią o intuicji, czy jak nie znasz wyniku, to nie zaczynaj obliczeń. I to jest, jedno i drugie jest pewnym z punktu widzenia takiego szerokiego bardzo punktu widzenia na informacje, jest jakimś sposobem przetwarzania informacji i to niebywale skuteczny w różnych momentach. Z tego płyną rozmaite olśnienia i intuicje, za którymi dopiero podąża na przykład matematyka i tak dalej. Ja chciałem zapytać, czy w fizyce w ogóle uwzględnia się jakiś inny rodzaj myślenia o przetwarzaniu informacji niż ten dominujący w panów wystąpieniach taki model komputerowy, tak czy inaczej rozumianych komputerów, takiej czy innej logiki, ale no właśnie intuicja czy produkowanie dźwięków, z których niekiedy przychodzi olśnienie i się zgadza. Znaczy, to jest jakaś prawda. Przepraszam, mówię, jestem humanistą, pytanie laickie zupełnie. Znaczy, jedna rzecz to jest, jak fizycy mówią o tym, co im przyszło do głowy i to najczęściej jest efekt filtrowania, przemyślania, przetrawiania i potem wyekstrahowania esencji i przekazania tego innym. Natomiast jak się tam do tych pomysłów dochodzi, to jest często bardzo nieoczywista droga i często inspirujące może być coś kompletnie od czapy. I to jest tak, że to jest często błądzenie we mgle dochodzenie do jakichś ciekawych pomysłów. No tu ciekawe było bardzo, jak odkrywano teorię kwantową 100 lat temu, jak ludzie byli potwornie sfrustrowani tym, co się działo, nic nie rozumieli.
I to Paulit na przykład mówił, że on żałuje, że w ogóle się zajął fizyką, że nie został jakimś komikiem albo czymś takim, bo żeby nie mieć nic więcej wspólnego z fizyką, bo to jest zbyt frustrujące, że on nic nie rozumie. To była ciężka przeprawa strasznie. To było przeczołgiwanie się przez jakieś rzeczy. A na końcu dostajemy coś, co teraz uczymy tego studentów i w zasadzie w dwa wykłady o tym wszystkim mówimy. I studenci to rozumieją, a to za coś takiego zostało przyznane na przykład 10 nagród Nobla. No więc to jest tak, że my się, żeby coś bardzo... Człowiek ma trudności z odkryciem czegokolwiek, co jest jakieś nietypowe i zrobienie często drobnego kroku to jest jakaś wielka męka. I potem sobie zdajemy sprawę, że to było bardzo proste, ale robienie bardzo prostych kroków jest bardzo trudne. No i chyba wszystkie chwyty dozwolone są. Jest taką historię słyszałem, że kiedyś ktoś wszedł do Feynmana, do jego biura, go zastał leżącego na podłodze w jakichś konwulsjach dziwnych. I już człowiek był zaniepokojony, czy coś mu się stało, czy co on na tej podłodze robi, a Feynman mówi, że próbuje sobie wyobrazić, jak działa elektron. Tak, więc ja myślę, że się zgodziłbym z Andrzejem, że proces myślenia bardzo często, właściwie dużo wysiłku się wkłada w sformułowanie problemu, dlatego że w fizyce bardzo często te rzeczy są nieuchwytne. Trochę się ma jakąś intuicję, chodzi się tak jak wącha się ten problem z jednej, z drugiej strony. W momencie, kiedy potrafimy coś sformułować, to bardzo często później to już jest kwestia pewnych problemów technik matematycznych, które do tego trzeba dobrać, ale to jest skomplikowany proces i to jest ciekawe, że te pierwsze rozwiązania nie są tak proste, one idą zygzakiem po prostu. Dopiero później wyczyszczamy te rzeczy i okazuje się, że kilka osób później znajduje jakieś tam uproszczenia i te rzeczy później są przedstawiane studentom czy przedstawiane innym kolegom po fachu w sposób bardziej może prosty i przejrzysty, ale nie wiem dlaczego tak jest, że najczęściej tego najprostszego rozwiązania się od razu nie widzi, tylko się jakoś idzie tak zygzakiem po prostej, no nie wiem jak to nazwać, więc... Ja nie wiem, czy to o to panu chodziło akurat, czy my odpowiadamy na pytanie, bo myśmy tutaj mówili o generowaniu dźwięków. Ja myślałem tutaj o takiej sytuacji, kiedy ja uważam, że nawet nasz intelektualny bełkot kolegi do kolegi ma znaczenie, że lepiej powiedzieć coś, co nie ma sensu i zreflektować się i poprawić i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem za tym, żeby strzelać w ciemno, żeby się nie bać, ale jeśli w tym kontekście, kiedy naszym zadaniem jest coś wytłumaczyć, to jest zupełnie inny scenariusz. W tym momencie uważam, że trzeba być w pewnym sensie, jak to się mówi, intelektualnie szczery. Jeśli czegoś nie wiemy, to lepiej powiedzieć, że się czegoś nie wie albo że to nie jest jasne, niż spekulować w taki trochę sposób, no przynajmniej takie jest moje zdanie, no, że można oczywiście rozwijać temat i mówić na ten temat dosyć długo, ale czasem lepiej być intellectually honest, jak to się mówi, powiedzieć, no nie wiem, po prostu nie wiemy, jak to działa. Jeśli mogę też dodać 3 słowa od siebie, to nie wiem, czy też tak macie, ale zgaduję, że tak, no bo jednak tak się lubi się słuchać historii o tych przebłyskach intuicji, które potem okazało się, że doprowadziły właśnie do tego, do czego miały, ale no tak w praktyce, no to tak 99,9% tych przebłysków intuicji okazuje się błędne, no tylko potem się już o tym nie pamięta i pamięta się tylko te przebłyski intuicji, które rzeczywiście doprowadziły do rozwiązania. Skoro już jestem przy mikrofonie, to może faktycznie zadam tutaj, będę ekonomiczny i połączę 2 pytania do profesora Eckerta. Jest pytanie z czatu, czym się pan profesor obecnie zajmuje, co najbardziej pasjonuje pana aktualnie i czy używa pan czegoś z teorii kategorii? Średnio połączyłem te pytania. To zacznę od tego drugiego pytania. Raczej odpowiedź jest raczej nie, chociaż bardzo muszę przyznać, że z czasem jak gdyby nabrałem troszeczkę więcej, doceniam coraz bardziej kolegów w teorii kategorii, dlatego że rozmawiając z nimi jest ciekawe, jak oni patrzą na pewne zagadnienia. Jakoś wcześniej może lekceważyłem tego typu rzeczy, ale z czasem rozmawiając z kilkoma ludźmi widzę, że to jest bardzo ciekawe podejście i wiele rzeczy mogą inaczej na to patrzeć, inaczej rozumieć. Więc jeśli chodzi zaś o obecne zainteresowania, one dotyczą w jakiś sposób prawdopodobieństwa i
i tego, skąd się bierze przypadkowość i tak dalej. To jest problem, który jako się przewija, który człowiek stara się ugryźć na różne sposoby. No, miałem szczęście akurat, że z Andrzejem, co właściwie Andrzej w dużym stopniu, a przede wszystkim Andrzej miał pomysły dotyczące tego, o którym mówił. Ja właściwie tutaj byłem tylko jakimś taką, nie wiem, katalizatorem, który spowodował, że ta praca się ukazała. Ale to też dla mnie było ciekawe doświadczenie, żeby popatrzeć na zagadnienia z troszeczkę z innego. Otworzyło to jakieś moje horyzonty myślowe, myślę. Więc ja jakoś, intryguje mnie to, czym jest przypadkowość. Jak to jest, że czy ona w ogóle jest? No, czy jak ją zrozumieć? Z różnego punktu widzenia. Również te, jak wspomniałem w czasie mojego wykładu, również interesował mnie historycznie, jak ludzie myśleli o przypadkowości, jak starali się ją jakoś zdefiniować. No to jest fascynujące, że przez tak długi okres czasu matematyka, poważna matematyka, ignorowała rachunek prawdopodobieństwa. I też relatywnie późno rachunek prawdopodobieństwa się pojawił, dlatego że to XVI wiek, to już Grecy robili różne rzeczy, też grali w kości i tak dalej. Ale jakoś cały czas nie było, było dużo różnych innych ciekawych matematycznych konstrukcji, natomiast ten rachunek prawdopodobieństwa jakoś gdzieś zawsze toczył się w tle, nie wiem dlaczego. Tak, no przed Kolmogorowem to chyba rachunek prawdopodobieństwa był uważany za dział fizyki po prostu. Ja nawet nie wiem dokładnie. Trudno mi też powiedzieć, w jaki sposób postrzegano ten rachunek prawdopodobieństwa. Zerkam jeszcze ostatni raz na Państwa na salę. Czy mamy jeszcze pytania? Mamy pytanie. Ja chciałem spytać, czy ten pierwiastek z operatora negacji, o którym Pan mówił, i te rozważania w tym fragmencie Pana wykładu, czy one mają coś wspólnego z tak zwaną logiką kwantową? Krótka odpowiedź jest, że nie. To, co w logice koledzy używali, ja rozumiem, że pan referuje do pewnych idei takiej logiki a la von Neumann, tak? Czyli tak do końca, ja chyba nie znam dobrze, nie wiem, tego systemu, ile to w ogóle jest jakoś zaksymatyzowane, tej logiki kwantowej, ale wiem, że się o takiej mówi. Tak, ale znaczy... Prosta, no, krótka odpowiedź na pytanie. To, co w pewnym momencie nazywano logiką kwantową, to nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja opowiadałem dzisiaj. Gdy Piotr, który nas tutaj reżyseruje, podniósł rękę, ja myślałem, że to jest koniec, ale zwrócił mi uwagę, że mamy jeszcze chwilkę czasu, więc oddam. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać tak trochę a propos przypadku i też w związku z inspiracjami. Czy panowie w ogóle mają czas na czytanie literatury science fiction i jeżeli, to czy mają ulubionych autorów i czy oni mogą być inspiracją dla mechaniki kwantowej dziś? Ja mam problem z science fiction, dlatego że tak jak grania w szachy, za wszelką cenę tego unikałem, żeby broń Boże nie za tym czytać książek popularnonaukowych, przepraszam, książek science fiction, bo mnie to wciągnie i nie będę na to marnował dużo czasu. I tak samo z szachami zresztą. Całe życie unikałem, żeby nie grać w szachy, dopóki mi dziecko nie wróciło z przedszkola i mnie nie nauczyło z zaskoczenia. Skończyło się tak, jak przewidywałem zresztą. Ja bardzo mało czytam książek popularnonaukowych, przepraszam, książek science fiction, prawie wcale. Zdarzyło mi się na przykład Lema czytać tak, że czytałem, byłem w księgarni i zacząłem czytać i nie mogłem się oderwać i wyrzucili mnie w połowie książki. A nawet nie zdążyłem kupić, a następnego dnia akurat do Oxfordu wtedy leciałem na jakieś stypendium i następnego wieczora poszedłem do angielskiej księgarni i przeczytałem po angielsku drugą połowę. Natomiast ciekawe jest to, że science fiction nie nadąża za fizyką, moim zdaniem. W tym sensie, że fizyka jest tak szokująca, tak głęboko zaskakująca, że nikt przy zdrowych zmysłach, żaden pisarz by czegoś takiego nie wymyślił. Zresztą kto to powiedział? Nie, taka ciekawa wypowiedź gdzieś ostatnio mnie trafiła, że książki science fiction mają ten problem, że one muszą być wiarygodne. A fizyka nie musi być wiarygodna, bo ona jest po prostu prawdziwa.
I rzeczywiście tak jest. No, mechanika kwantowa jest kompletnie niewiarygodna i nikt przy zdrowych zmysłach by w nią nie uwierzył, ale po prostu tak jest. Tak samo nikt by nie uwierzył, że jest, jako organizmy wielokomórkowe jesteśmy produktem ewolucji, że tak prosty mechanizm może nas wyprodukować. No ale po prostu tu jesteśmy, nie ma żadnego innego sposobu, więc gdyby ktoś nam, mi powiedział, że jestem efektem, że taki skomplikowany organizm może być efektem ewolucji, no nikt przy zdrowych zmysłach w to nie uwierzy. I to jest bardzo częste w nauce, że ona stwierdza coś o rzeczywistości, co nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie uwierzyć. No a książki science fiction mają ten balast, że one muszą być wiarygodne. Tak więc jeśli o mnie chodzi, to muszę przyznać, że ja byłem zafascynowany Lemem, ale też tak jak Andrzej, ja specjalnie nie czytam literatury science fiction jakoś, ale Lem był wyjątkiem dla mnie, ale i nawet z całej tej twórczości Lema to właściwie to była tylko Cyberiada, dlatego że te opowieści robotów i te przygody tych konstruktorów, Trulla i Klapaucjusza, to było coś fantastycznego, było to tak fajnie napisane i te pomysły Lema jakoś i były super ciekawe i one to było naprawdę dużo bardzo ciekawych pomysłów, które mnie jakoś inspirowały. Także ja myślę, że tak jak staram sobie przypomnieć, no oczywiście czytał człowiek to i owo, ale Lem został nadal w pamięci jako no dosyć wyjątkowy autor i jego się bardzo dobrze czyta po polsku, oczywiście trudno się go tłumaczy chyba, dlatego że on tyle używa tych neologizmów, prawda, że Lem w tłumaczeniu, zrobić dobre tłumaczenie Lema na angielski, to jest naprawdę sztuka. I uważam, że był geniuszem na swój sposób. Państwo, obawiam się, że mimo, że mamy znakomitych fizyków, żaden jeszcze nie wymyślił urządzenia, które sprawiłoby, że moglibyśmy spowalniać czas. No, ten czas naszego spotkania dobiegł końca, więc bardzo Państwu dziękujemy za to, że Państwo dzisiaj tak licznie z nami byli i oczywiście dziękujemy również naszym znakomitym gościom. No jeszcze tylko, że jutro od godziny 10 na naszych stronach festiwalowych, na Facebooku, na YouTubie pojawiać się będą kolejne materiały, a ostatniego dnia, właśnie na ostatnie spotkania, spotykamy się tutaj w Muzeum na Świętego Wawrzyńca 15 o godzinie 16:30. Zapraszamy Państwa i do zobaczenia.